A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Człowiek, kiedy się napracuje, to niewątpliwie potrzebuje odpocząć. Ale taki antropomorficzny obraz Boga, który po trudzie stworzenia potrzebuje chwili, aby zregenerować siły, jest nieco komiczny. Bóg nie jest człowiekiem, by musiał odpoczywać. Domyślamy się więc, że kiedy autor Księgi Rodzaju mówi o odpoczynku Boga siódmego dnia, chodzi mu o coś głębszego. Z perspektywy historyczno-kulturowej wyjaśnienie tego fragmentu znajduje się w żydowskiej praktyce szabatu. Żydzi każdego siódmego dnia zachowywali całkowity spoczynek, nie podejmowali żadnych działań. Najprawdopodobniej, historycznie rzecz ujmując, wzięło się to z obserwacji cyklu księżyca. Jeden cykl księżyca trwa 28 dni, czyli 4 siedmiodniowe fazy i najprawdopodobniej z tego wziął się zwyczaj świętowania co siódmego dnia. Autor Księgi Rodzaju chciał pogłębić teologiczne rozumienie tej praktyki i pokazać, że jest to naśladowaniem samego Boga. W okresie powygnaniowym, kiedy Żydzi żyli w rozproszeniu wśród innych narodów, ta praktyka szabatu stała się jedną z podstaw tożsamości Żydów, gdyż owego dnia, w przeciwieństwie do sąsiadów, oni powstrzymywali się od jakiegokolwiek działania. Ale jaki ma to sens, jakie ma to znaczenie dla nas? Odpoczynek Boga, co bardzo ważne, następuje dopiero wtedy, kiedy stwarza człowieka. Nie jest on wyrazem konieczności odzyskania sił po pracy, ale jest pokazaniem, że oto Bóg przechodzi od działania do relacji, od aktywności do kontemplacji, bo osoba odpoczywa w drugiej osobie. Odpoczynek Boga nie jest odzyskiwaniem sił, ale jest wejściem w głęboką, intymną relację z człowiekiem. Trochę tak jak rodzic, który patrzy na swojego śpiącego noworodka i choć nie dzieje się kompletnie nic, to cieszy się samym patrzeniem, samym, można powiedzieć, kontemplowaniem tego swojego maleńkiego potomka. Potrzebujemy naśladować Boga w tym właśnie, by od czasu do czasu się zatrzymać i wejść w głębokie relacje. Kiedy jesteś w życiu zabiegany, kiedy ciągle działasz po to, żeby zapewnić dobry byt swoim dzieciom, poprawić swoją sytuację zawodową, po to, żeby może pomóc większej ilości osób, to koniecznie potrzebujesz co kilka dni się zatrzymać, bo w przeciwnym wypadku ryzykujesz, że Twoje działanie kompletnie zasłoni Ci osoby, dla których to działanie podejmujesz. Możesz się zaharować i zbudować w swojej rodzinie najpiękniejszy dom, ale będzie tragedią, kiedy domownicy, którzy ten dom wypełnią, będą dla Ciebie obcymi osobami, z którymi nie zbudowałeś relacji. Dlatego zatrzymaj się, tak jak Bóg. Odpocznij w drugiej osobie, w relacji. Zamiast zarabiać na kolejną zabawkę dla Twoich dzieci, po prostu się z nimi pobaw. Usiądź ze swoją żoną czy mężem i wypijcie dobrą herbatę, rozmawiając o Waszej miłości, a nie o rachunkach i sprawach do załatwienia. Usiądź i posłuchaj po raz 47 tych samych historyjek Twojego sędziwego ojca. Kiedy odejdzie, będzie Ci ich brakowało. A znajdź też czas na to, żeby pobyć samemu ze sobą, bo Twoje towarzystwo jest wartościowe. I znajdź czas dla Boga. On Ciebie kocha i chce, abyś Ty odpoczywał w Nim, a On w Tobie.